400 osób. To limit uczestników mogących wziąć udział w 13. edycji Żorskiego Biegu Ulicznego, który wystartuje już 11 października. Z uwagi na ogłoszony w kraju stan zagrożenia epidemiologicznego, w tym roku impreza odbędzie się w nieco innej, zminimalizowanej formule. Ze względu na sytuację pandemiczną bieg odbędzie się tylko w postaci biegu po zdrowie na 2 km. Przypomnę, że do tej pory przez 15 lat odbywał się jako bieg główny na 10 km i ten drugi bieg po zdrowie. Z biegu na 10 km zrezygnowaliśmy. To jest bardzo ryzykowna sytuacja organizować w tej chwili taki bieg. W jaki sposób zapisać się na to wydarzenie? Na to pytanie odpowiada dyrektor MOSiR-u Marek Utrata. Zapisy trwają na stronie Data Sport, czyli na tej stronie, która zawsze korzystamy. Przekierowanie na tą stronę wszyscy znajdą, wchodząc na stronę MOSiR-u. Tam są odpowiednie stosowne dokumenty do pobrania, jest regulamin biegu. Bieg po zdrowie ma charakter rekreacyjny. Tegoroczną nowością jest wprowadzenie po raz pierwszy na tym dystansie elektronicznego pomiaru czasów. Przypomnę, że ze względu na sytuację pandemiczną ten bieg odbędzie się w 4 turach, czyli będą 4 oddzielne starty. Pierwszy rozpoczyna się o godzinie 11, kolejny o 12 i tak po kolei. W każdej tej turze będzie mogło brać udział 100 osób. Dla uczestników przygotowane zostaną pakiety startowe z niespodzianką oraz pamiątkowe medale. Oprócz tego po biegu odbędzie się konkurs z nagrodami, których łączna pula wynosi 2000 zł.